Leszno dostanie dofinansowanie do przebudowy kręgielni przy ulicy Strzeleckiej. Pieniądze mają spłynąć w latach 2017 i 2018. Wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki to odpowiedź na wniosek, które miasto złożyło w pierwszym kwartale tego roku. Kręgielnia ma cztery tory, ale po rozbudowie może mieć ich jeszcze raz tyle. Po Mistrzostwach Świata w kręglarstwie, które odbyły się w Lesznie, zostały cztery dodatkowe tory, które leżą w magazynach zabezpieczone przez MOSIR. Ich stan techniczny nie powinien budzić zastrzeżeń kilka miesięcy temu – był Tomasz Szymański, naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta. W koncepcji, którą w lutym przedstawiono radnym, architekci przewidzieli część ogólnodostępną z restauracją, która ma działać niezależnie od zawodów i może pomieścić około 120 osób. Wejście do lokalu gastronomicznego ma być oddzielne. Architekci zaplanowali segment wyłącznie do dyspozycji sędziów i zawodników. Na widowni ma być prawie 100 miejsc. Obiekt ma być parterowy, prostokątny, klimatyzowany z przeszkleniami. Koszt inwestycji oszacowano od 2 milionów. 700 tysięcy do 3 milionów 400 tysięcy złotych. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało Lesznu wsparcie w kwocie 1 milion 266 tysięcy 100 złotych. Pierwsza transza milion złotych ma być przekazana w 2017 roku. Reszta zostanie przelana w kolejnym roku.